Profesjonalnie, żeby wyglądać profesjonalnie, bo to jest ważne w tych czasach wyglądać profesjonalnie. Nawet jak się nie jest profesjonalnym, ale trzeba. Okej, okay, a więc hej, witajcie, ja jestem Adam i dzisiaj będziemy oglądać film Trumana o tym, czy Freeze ćpa, czy nie ćpa i Mixer też. I ten film jest dosyć już taki... No przeleciał już długo, ale stwierdziłem, że to może być fajny temat na odcinek. Więc obejrzymy ten filmik, jak wszyscy też go oglądajmy, więc też go obejrzymy, bo to będzie fajne. No i oglądamy odcinek Trumana. Siema, witam was w kolejnym materiale z historią Truman. Słuchajcie, ten materiał miał nigdy nie powstać. Temat narkotyków na YouTubie jest tematem tabu. Go się nie porusza, go się omija szerokim łukiem, ale po obejrzeniu wywiadu, w którym Freeze się wybiera i próbuje sobie podbić reputację tym, że niby nigdy nie brał żadnych narkotyków, ani że nie jest na wspomagaczach, to całkowicie zmieniłem zdanie. Jeżeli mówisz widzom o narkotykach, to albo pomijasz temat, albo mówisz prawdę. Żeby nie było, ten odcinek nie zarabia żadnych pieniędzy, nie ma już z tego żadnych korzyści materialnych, a wszystkie pieniądze, które wygeneruje ten odcinek, przeznaczymy na cele charytatywne, a dokładnie na fundację walki z narkotykami, także... Ten odcinek nie zarabia, nie ma żadnych zysków. Wiem, że mogę sobie włączyć zarabianie, a jednak wykluczyłeś w sumie to, co powiedziałeś, ale spoko, zrozumiem fundację i te sprawy, fajnie, fajnie. Będzie to chyba najlepsza decyzja, no i też nie będę wam tutaj przypominać o subskrypcjach czy innych, bo nie chcę w taki sposób zdobywać widzów spoko. Za pomocą jakichś dram czy coś tam. Spoko, spoko. Słuchajcie, dużo osób mnie pyta, czy nie boję się pozwu od Freeza. Nie ukrywam, że pozew w wieku 18 lat na setki tysięcy złotych nie jest sprawą przyjemną. Dlatego logiczne jest, że nie mogę sobie w tym materiale pozwolić na żadne kłamstwo, na żadne jakieś tam moje domysły, teorie. Tylko wszystko przedstawiam na podstawie dowodów od osób rzetelnych, które współpracowały z Freezem, były w jakiejś tam bliższej relacji i wszystko jest wiarygodne. Także tyle słowem wstępu i możemy przejść do całego filmu. Dobra, więc to chyba nie jest żadna tajemnica, że Mixer na większości odcinkach jest spizgany jak Snoop Dogg. Dotychczas mogliśmy jedynie mówić, że... No spoko. No fajnie, fajnie. Do dzisiaj, bo dzisiaj pojawił się 100% dowód, że po prostu na odcinku fajnie. Jest pod wpływem. A mówię to dlatego, bo jakiś czas temu na mojego fanpage'a dostałem zdjęcie Mixera od jego byłego znajomego. No i dla 7-latku obecnie Mixera, który nabija lufkę. Lufka to jest taka szklana rurka, do której wpycha się marihuanę. I się ją po prostu pali. Jeżeli ktoś jest ciekawy tej mojej rozmowy z byłym kolegą Mixera i Freeza, to tutaj gdzieś wam ją pokazuję. Powiem wam, że gość był naprawdę bardzo... Nabijasz. Płynęła dość dawno do lolka na jego skórę, co? Spoko. Znaczy nie mam pewności, że to jest on, że to nie jest jakaś inna osoba, no ale... W sumie nie widać dokładnie całej twarzy, może to jest ktoś być podobny, taka moja myśl, no ale okej. Okay. Bardzo pewny siebie i bardzo bezpośrednio mówił... O, jest powiększony. Nabijacz wpłynęła dość dawno do... Ta fotka do... Co? Nabijacz. Wpłynęła dość dawno ta fotka do jego skół. Jak nie masz, to masz do kolekcji. Co to jest? Co on trzyma w łafie? Lówkę nabija XD. On prawie codziennie jada, jak frisbee w czasem MK. Określenie MK w jego wiadomości to skrót od MDMA, czyli to są takie narkotyki ekstazy dokładnie, ale do nich jeszcze powrócimy. Pewnie ktoś mi napisze w komentarzu, że te screeny mogą zostać sfałszowane, bo każdy może coś takiego napisać. No i to się zgadza, każdy mógł to napisać. Powiem ci tak, miałem do czynienia z Freezem, Mixerem, Freeze może sobie poćpa i każdy... Jak każdy wydaje... Znaczy zawsze jak ktoś widzę. Ja oczywiście znajdę w zakamarkach komputera SMG, to dam znać. Z zasłaniem ten mikrofon, bo miałem fotkę z Freezem, lecz... Jezu, bo miałem fotkę z Freezem, też ciekawa, ale nie mogę jej znaleźć. Spoko, spoko. Oglądamy dalej. Każdy miał dostęp do takich zdjęć. Niedawno na Instagramie Verso na relacji pojawił się film, w którym Freeze bardzo szczęśliwy i radosny
zwijał coś w ręku i po zobaczeniu kamery, że ktoś nagrywa, energicznie się cofnął do tyłu. Starsi widzowie oczywiście widzieli, co on robi i nie kwestionowali tego, ale jak wiadomo, młodsi widzowie to młodsi widzowie, oni zawsze będą szukać wymówki dla swojego idola. No i w tym przypadku znaleźli, bo powiedzieli, że Freeze zwija taśmę klejącą. Powiem wam, że gdyby to była rzeczywiście taśma klejąca, to Versoff nie skasowałaby tej relacji 20 minut po publikacji, bo jednak musiało jej chyba zależeć, żeby materiał zniknął. Jeszcze dla sprostowania powiem, że naprawdę nie interesuje mnie, co kto bierze, to jest ich prywatna sprawa. Jak podkreślam, jest to prywatna sprawa, więc nie powinni wypowiadać się o narkotykach w wywiadach, szczególnie, że wiedzą, że jest to bardzo delikatny temat w ich przypadku. Sam fakt, że ekipa wspomina często o ziole, o liczbie 420, sprawia, że promują to nieświadomie, a przypominam, że większość widzów Freeza to są dzieci, które później będą brać z nich przykład. Teraz chciałbym przytoczyć kilka wypowiedzi topowych youtuberów, którzy wypowiedzieli się na temat narkotyków w środowisku. Odnośnie tych... To może być ciekawa odpowiedź. Dawów na YouTubie można by było chyba książkę napisać. No, oni mają siano. YouTuberzy od mnie. Więc tu sobie kupią kurwa, nie wiem, komputer, tu sobie kupią samochód. No ale potem nie mają co robić kurwa z tym sianem. To idą na YouTube. Ciekawe, YouTube, ciekawe. Dopływ dopaminu do mózgu, ale super. Z tej strony to jest jego sprawa. I nikt nie powinien się w to wpierdalać. Z drugiej strony, jeżeli jest autorytetem... Okej, po pierwsze, co tu widzę? Dobrze dobrani osoby do wypowiedzi oczywiście. Chodzi mi tutaj, że wiecie, Gutal i ten i to Zyniak. Ciekawie, ciekawie. Nic to okej, nic trzeba mówić, ale Gutal to tutaj... Jej, co to do naśladowania. Wielu dzieci... No to tak średnio, nie? Powiem tak. 80% polskiego YouTube'a wali po nosie, bierze narkotyki i ćwiczy. 80% polskiego YouTube'a. Nie powiem kto, bo ja nie chcę tam być, wiesz, nie chcę być w to wciągany ani nic, ale powiem tyle, że wiem, że kurwa, no tam większość napierdala, nie? Który teraz prowadzę, kiedy wszedłem do tego showbizu, kiedy ten alkohol, to wszystko zaczęło się pojawiać, narkotyki spadały z nieba. Kiedy to wszystko zaczęło spadać, mówię, ja wiem, że to jest tak łatwa droga, żeby stać się tym, kogo nienawidziłeś. Piotkowski. Czyli własnych rodziców. Dobra, słuchajcie, narkotyki są tematem tabu na YouTubie, o tym się po prostu nie mówi, omija się ten temat szerokim łukiem. Naprawdę jest to mega dziwne, dlatego że osoby publiczne z sąsiedniej branży, zarówno raperzy, jak i modelki, instagramerki, otwarcie się przyznają, że brały narkotyki. Raperzy bardzo często poruszają temat narkotyków w piosenkach, mówią, że jest to wina koncertów, stresu, presji, ogromnej ilości pieniędzy. Osoby zajmujące się modelingiem tak samo, stres przed wybiegami, sesje zdjęciowe. Teraz młodszą widownię proszę o uwagę, skupcie się, bo to co będę teraz mówił, moje średnio wymyślenie tekstu, pomysł, zdjęciowe. Teraz młodszą widownię jest naprawdę bardzo istotne w tym filmie. Kiedy jesteś raperem, piosenkę nagrywa się około 1-2 dni, tyle zajmuje średnio wymyślenie tekstu, pomysł, chyba że jesteś profesjonalistą i zajmujesz tym codziennie, tobie się coś kreatywnie. Już od setek lat korzystając z psychoaktywnych substancji twórcy w różnych dziedzinach. Już od setek lat korzystałem z psychoaktywnych substancji na bardzo dużo. 365 filmów niż tak nie zaciekawiło o kim. Nie mają tam tyle osób, że chuj wie. Z tego co wiem, to była to asystentka. No ale nie musisz mnie oszukiwać, każdy wie, że Karol walił w nosa nawet. Tak więc każdy ma rację. Ale to co napisałeś na ostatnim Instastory, ludzki organizm nie miałby szans funkcjonować przy takich obrotach, a sama kawa czy energetyki nie wystarczają, więc się sięga po więcej. No to oczywiste, każdy z większych wali w nosa. Wiadomość polubiona przez tą osobę. Przykre, że młodsza publika nie ma takiej świadomości, bo na przykład nie wiedzą, że w ogóle istnieją takie rzeczy, a ich idole nadużywają sobie tego. To prawda, jest mocny, kontrowersyjny, ale twój content jest prawdziwy. Tylko to jest łamane prawo. Nielegalne używki wychodzą na światło dzienne. Powiem ci, że na początku nie wierzyłem w całą ekipę Freeza, że biorą narkotyki i tak dalej, no bo na logikę po co mają sobie psuć wizerunek. Ja jestem z Krakowa, mam dużo kontaktów i jedna znajoma powiedziała mi, że spotkała minimajka na rynku naćpanego. Druga znajoma mi powiedziała, była nawet na ich filmach, że często chodzili na imprezy, czyli wynajmowali apartamenty, no i często picie, naćpanie. Wszystko porównać, ile już człowiek, prawda.
Słuchajcie, w ostatnim czasie poznałem naprawdę bardzo wielu youtuberów, osoby, które od iluś lat są na samym szczycie i naprawdę wiem, jak wygląda ich praca. To, że wam się wydaje, że ktoś jest uśmiechnięty na odcinkach i pozytywny, to nie znaczy, że w realu też tacy są. Kiedy byłem dzieciakiem i zaczynałem nagrywać na YouTubie, myślałem, że jest to prosta i łatwa praca, bo jest to tylko nagrywanie filmów. Dopiero z czasem zrozumiałem, że oddajesz swoje prywatne życie dla publiczności. Stres, presja czasu, a także presja od widzów w postaci np. hejtu działa mocno na psychice człowieka, więc też musicie zrozumieć różne przypadki. Naprawdę nie interesuje mnie, czy ktoś bierze, co bierze, bo to ich sprawa. Jakbym chciał, ten materiał nagrałbym już dawno na maratonie prawdy, ale tak jak mówię, ten materiał miał nigdy nie powstać, bo jest to sprawa prywatna i nikt się nie poruszać, ale w momencie, kiedy ktoś kłamie na wywiadach, jest... Ej, w ogóle zauważyłem, tu jest... coś z audio jest zepsute, bo... ...pokrytom, widzę się po prostu nie oszukuje. Mówi do was naczelny polski MFBAS. Trzymać się, do obejrzenia. No i spoko, i teraz jak na to patrzeć... wątpię w to. Znaczy... to jest temat taki ogólny, dziwny temat. I to, co mówi tytułem, to już jak wiemy... jest, no... no to już nie. Serio. Ej, a typowo nie ma w ogóle jakby... bycia swojego. XD. Okej, a więc jeśli ten odcinek ci się spodobał, zostaw suba, lajka i komentarz i do następnego. Cześć. Wow.